Czołem wykonawcy, Paweł Kreso z tej strony z kanału Silicol System. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o jednym z produktów, który jest elementem naszego systemu polerowania betonu Silicol Renova. A tym produktem jest Silicol Concrete Cutter. Jest to preparat, który ma wspierać Waszą pracę w obróbce betonu na mokro. Jest zaprojektowany w taki sposób, że dodajemy go do wody i tą wodą, właśnie roztworem tego preparatu, zwilżamy posadzkę przed rozpoczęciem prac związanych ze szlifowaniem i polerowaniem. O tym, jakie korzyści możecie mieć z polerowania, szlifowania i polerowania betonu na mokro, opowiedziałem Wam już w innym filmiku, natomiast dzisiaj właśnie chcę się głównie skupić na tym produkcie i co ten produkt tak naprawdę daje. Mnie osobiście szlifowanie na mokro na samym początku trochę odstręczało, no bo co robić z tym całym, że tak powiem, szlamem, będzie dużo bałaganu, jak tym wszystkim zarządzać, jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak widzieć przede wszystkim szlifując i polerując beton, co się dzieje na posadzce. I to było coś, co na samym początku troszeczkę mnie powstrzymywało przed podjęciem tego tematu polerowania betonu na mokro. Natomiast jak już zaczęliśmy ten beton na mokro polerować, no to rzeczywiście zauważyliśmy, że mamy fajne efekty, natomiast chcieliśmy mieć lepsze efekty i szukaliśmy takiej metody, takiego produktu, który mógłby nam poprawić jakość tej naszej pracy. I takim produktem jest właśnie Silicol Concrete Cutter. Preparat, który przede wszystkim zwiększa efektywność pracy narzędzia, dlatego że jego działanie jest stosunkowo proste. Jego zadaniem jest zawieszenie pyłu betonowego, który miesza się z wodą, czyli tego szlamu, tego urobku, właśnie podniesienie tego do poziomu takiej zawiesiny po to, żeby ten pył nie oblepiał ani narzędzi, ani posadzki. Dzięki temu Wasze narzędzia diamentowe będą działały efektywniej, będą skrawały powierzchnię skuteczniej, będą też dzięki temu dawały lepszy efekt. Jeżeli narzędzie efektywniej pracuje, to również siłą rzeczy pracuje ono szybciej i używanie tego preparatu w swoich pracach będzie Wam dawało ten efekt lepszej wydajności, po prostu szybszej pracy. Dzięki temu, że będziecie używali Silicol Concrete Cuttera do wsparcia właśnie przy szlifowaniu i polerowaniu na mokro, będziecie mieli też lepszy efekt końcowy, dlatego że w całym procesie obróbki na mokro i zabierania tego pyłu z posadzki, ta posadzka jest czystsza, ona jest wolna od właśnie tych zabrudzeń, od nadmiaru tego pyłu, te narzędzia lepiej pracują, przez to na sam koniec jesteście w stanie uzyskać dużo lepszy efekt. I dodatkową taką rzeczą, która jeszcze tutaj wynika z korzystania z tego preparatu, jest to, że oszczędzacie narzędzia. Narzędzia się wolniej zużywają, narzędzia po prostu zyskują dłuższy okres przydatności, czyli tak naprawdę za te same pieniądze na komplecie narzędzi jesteście w stanie wykonać więcej metrów kwadratowych prac, a przez to obniżacie jednostkowy koszt narzędzi diamentowych w metrze kwadratowym. W jaki sposób używamy tego preparatu? Mieszamy go z wodą i podajemy tą wodę przed maszynę szlifiersko-polerską. Można to robić na dwa sposoby. Albo mieszać to w osobnym zbiorniku typu beczka bądź typu wiadro i podawać właśnie wiaderkami przed maszynę. Można to rozprowadzić wtedy albo ściągaczką gumową, albo miotłą ulicówką. Natomiast jest też druga metoda, to jest zasilanie zbiornika na wodę, który ma maszyna. Natomiast nie wszystkie maszyny to mają. Nie wszystkie maszyny mają zbiornik. Czasami jest tak, że później te przewody, które podają ten preparat bezpośrednio na posadzkę razem z wodą, że one gdzieś tam się przybrudzają, zapychają, potem to nie leci tyle, ile ma lecieć. Dlatego my rekomendujemy metodę pierwszą, bo nawet rozłożenie tego wodnego roztworu preparatu Silicol Concrete Cutter na posadzkę jest łatwiejsze, wygodniejsze, dużo łatwiej, że tak powiem, tym zarządzać. Są wykonawcy, którzy przy polerowaniu na mokro lubią mieć bardzo dużą powierzchnię zwilżonego podłoża, zwilżonej posadzki. Oni pracują po prostu sobie w takim tym szlamie. Natomiast my rekomendujemy, żeby tą wodę z tym preparatem rozkładać na, powiedzmy, dwie szerokości maszyny na szlaku, po którym porusza się maszyna. Wtedy dużo łatwiej jest zarządzać tym całym
cudzysłowie bałaganem, bo bardzo łatwo można wtedy przesuwać ten urobek na posadzce i wygląda to w taki sposób, że po prostu maszyna przechodzi, zostawia po sobie ślad, zagarniamy ten urobek i go po prostu przesuwamy po posadzce, przechodząc kolejne szerokości maszyny. To powoduje, że ten urobek nam się nigdzie nie rozlewa, nie rozbryzguje, nie brudzi. Jest bardzo łatwy do opanowania, a w momencie, kiedy nam się to wszystko zagęszcza już na posadzce, no bo wiadomo, że przez szlifowanie dodajemy tego pyłu, a beton jednak troszeczkę tej wody nam odciąga, po prostu dokładamy więcej wody z preparatem. Więcej wody z preparatem, trochę bardziej jeszcze rozcieńczamy ten urobek, który mamy na posadzce i dzięki temu praktycznie przez cały czas my jesteśmy w stanie sobie ten urobek przesuwać. On nam zwilża posadzkę i dodatkowo podnosi efektywność pracy naszych narzędzi. Dlatego korzystanie z preparatu Silicol Concrete Cutter mogę z dumą powiedzieć, że dla mnie to był game changer. To było coś, co po prostu zmieniło nasze podejście do polerowania betonu na mokro i naprawdę to jest coś niesamowitego, jak ten preparat potrafi znacząco wpłynąć na te wszystkie aspekty polerowania betonu na mokro, o których Wam powiedziałem. Jest łatwiejsza praca, łatwiejsze później też mycie szlifierki, łatwiejsze mycie narzędzi, myjki, tego całego sprzętu, który bierze udział właśnie w wykonywaniu przez Was renowacji w technologii upolerowanego betonu. I na sam koniec jest jeszcze jedna dodatkowo bardzo ważna rzecz. Ten preparat w swoim składzie zawiera już substancje utwardzające. Dlatego przez cały czas, kiedy on przebywa na posadzce, on już wstępnie wnika w posadzkę i wstępnie zaczyna już tą posadzkę utwardzać. A to w efekcie powoduje, że klient może dostać niesamowite rezultaty. Posadzkę o bardzo fajnych parametrach, jak chodzi o przeciwpylenie i jak chodzi o kwestie dotyczące właśnie odporności na ścieronie. Dlatego gorąco zachęcam Was do tego, żebyście wypróbowali ten preparat w swojej pracy na mokro, jeżeli już polerujecie na mokro. Jeżeli nie polerujecie jeszcze na mokro betonu, na razie polerujecie na sucho, to zacznijcie. Zacznijcie polerować na mokro i zacznijcie swoją przygodę w polerowaniu betonu na mokro z preparatem Silicol Concrete Cutter i z naszą technologią. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to w opisie tego filmu znajdziecie do mnie numer telefonu. Możecie do mnie zadzwonić, napisać na WhatsAppie, możecie też napisać maila. Ja chętnie odpowiem Wam na wszystkie pytania dotyczące tego produktu i jego zastosowania. Trzymajcie się, na razie. Cześć!